Mogę ci opowiedzieć o... Czołem, drogi widzu. Gelokuro z tej strony w kolejnym odcinku Gothic 2. Zaczekaj no, przyjacielu. Nie zauważyłem, żeby Sentenza cię przeszukiwał. Sentenza! Chodź no tu. Chwileczkę, zaraz tu będzie. To ci niemiła niespodzianka. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. A, okej. O Jezu, serio. O bogowie! No, dalej! No, dalej! Niech ma czego chciał! No cóż. Nie. Sentenza musi nas przeszukać. Ewentualnie możemy zrobić taki mały myk i się przejść tędy. I to już będzie o wiele łatwiej. Co tam? Odkąd Onar ogłosił, że zatrudnia najemników, wszędzie aż roi się od opryszków. Zlazła się tutaj cała hołota, która wcześniej nie miała odwagi wyleść z lasu. Teraz schodzą się ze wszystkich stron. Mnie mówili co innego. Najemnicy przybywają ze wszystkich stron? Większość z nich pochodzi z kolonii karnej. Inna grupa najemników przybyła z południa, gdzie pewnie uganiała się za orkami. Założę się, że paru bandytów opuściło góry, żeby tutaj przybyć. Zwabiło ich darmowe żarcie. Trudno mi w to uwierzyć. Co tam? Odkąd... Dobra, to już tutaj Gunnar nam mówił. Ogólnie dlaczego znowu nie ma muzyki? To mnie bardzo ciekawi. Muzyka, dajmy, że nie. I dajmy wróć. A teraz dajmy ustawienia dźwięku, muzykę tak. I też wróć. No ale nic się za bardzo nie dzieje. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Czy mógłbyś mnie nauczyć, jak walczyć bronią dwuręczną? Posłuchaj, chłopcze. Potrzeba wiele siły, by w ogóle udźwignąć broń dwuręczną. Skocz, chłopcze, lepiej na pastwisko i pobaw się w ciuciu babkę z owieczkami. Trzeba po prostu słuchać tego z daleka. Chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? Nie mamy tu miejsca dla mięczaków. Okej. Jestem dość silny. Nonsens! Nie uniósłbyś nawet przyzwoitego miecza, takiego jak choćby mój! Powiedziałem, że jestem dostatecznie silny. Jesteś rozbrajający! Zaryzykujesz zakładzik? W końcu i tak go oczywiście dorwaliśmy. Założę się, że spokojnie dam sobie radę z twoim mieczem. Naprawdę? Ile chcesz przegrać? A cóż, wyglądasz raczej na biednego durnia. Powiedzmy 30 sztuk złota. Masz chociaż tyle? I to jest jasne. Niech no spojrzę. Proszę. W porządku, zobaczmy na co cię stać. Choćby na to. No cóż, wygląda na to, że wygrałeś. Kto by przypuszczał? Naprawdę nie wyglądasz mi na kogoś, kto miałby tyle krzepy. Okay. Wygląda na to, że właśnie straciłem 30 sztuk złota. Oto pieniądze. A teraz oddaj miecz. Słyszę o tym po raz pierwszy. Proszę. Nie mów, że to nieprawda. Chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? No proszę, masz już całkiem przyzwoity miecz. Reszty też się nauczysz. Jeśli o mnie chodzi, nie ma sprawy. Hell yeah. Jestem nie z gorszym wojownikiem, co nie znaczy dobrym nauczycielem. Chociaż pewnie mógłbym ci pokazać podstawy walki tą bronią. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Tyle nam wystarczy akurat. O, Wilk, dzień dobry. Wszystko lepiej. Wszystko w porządku? Hej, ja cię znam. Byłeś w kolonii. Czego tu szukasz? Chcę się do was przyłączyć. Czemu nie? Nie mam nic przeciwko tobie. W końcu pomogłeś nam wtedy odbić kopalnię z rąk strażników. Tylko nie myśl, że z pozostałymi pójdzie ci równie łatwo. Dołączyło do nas wielu nowych, a niektórzy ze starej bandy mogą cię już nie pamiętać. Nawet ja ledwo cię poznałem. Nie wyglądasz najlepiej. Po upadku bariery ledwo uszedłem z życiem. No to i tak miałeś szczęście.
Możesz mnie czegoś nauczyć? Jeśli chcesz, mogę ci pokazać, jak sprawniej posługiwać się łukiem. I tak nie mam teraz nic lepszego do roboty. Wierz mi, czego nie dowie. Masz coś do sprzedania? Nawet nie pytaj. Naszym orężem i pancerzami zajmuje się teraz jeden z nowych, Bennett. W kolonii odpowiadałem za całą zbrojownię Lee, a tutaj, proszę, pojawia się zawodowy kowal i... drakciach, straciłem robotę. Potrzebuję jakiejś ciekawej pracy. Choćby nawet przy pilnowaniu farm. Byle tylko nie siedzieć tutaj z założonymi rękami. Nie sądzę, że coś się zmieniło. Próbowałeś szukać pracy w mieście? W mieście? Musiałbyś mnie tam końmi zaciągnąć. A co? Może myślisz, że chciałbym pracować w straży? Ta, już sobie wyobrażam. Ja w mundurze strażnika. I jeszcze te ciągłe rozkazy. Nie, nie ma mowy. Może i na farmie nie jest za dużo roboty, ale przynajmniej nikt mną nie pomiata. Myślisz, że dobrze, ja mam lepiej? Co słychać? Znalazłeś już jakąś pracę? Jeszcze nie. Daj mi znać, gdybyś miał dla mnie jakąś robotę. No i dobra. Nic mnie już nie dziwi. Witaj, piękna nieznajoma. Skąd uciekłeś? Nic nie mogę zrobić, z tobą zgadzam. Podobno buntujecie się przeciwko królowi. Mój ojciec zdecydował, że najwyższy czas zadbać o nasze bezpieczeństwo. Straż i tak nigdy nam nie pomogła. Interesowała ich tylko nasza spiżarnia. Tak, naprawdę tak powiedział. Jakiego rodzaju prace prowadzone są na farmie? Mój ojciec płaci wszystkim mężczyznom, którzy zgodzą się bronić farmy. Jesteś zainteresowany? Nie wyglądasz na osobę, której marzeniem jest praca na roli. Ile płaci twój ojciec? Musisz to z nim uzgodnić. Wiem tylko, że każdy najemnik codziennie dostaje pieniądze. Czy panują tutaj jakieś zasady, o których powinienem pamiętać? Nie dotykaj niczego, co nie należy do ciebie. Trzymaj się z daleka od nie swoich spraw. Jeśli wdasz się w walkę, trzymaj się najemników. Jeśli rozpoczniesz bójkę z miejscowymi chłopami, wszyscy obrócą się przeciwko tobie. Na czym polega twoja praca? Sprzedaję towary produkowane na farmie. Gdybyś chciał coś kupić, daj mi znać. Pozwól jednak, że cię ostrzegę. Nie znoszę złodziei. Jasne? Jak słoneczko. Pokaż mi swoje towary. Co mogę ci zaoferować? Siebie. Dobra, możemy jej to sprzedać, bo nam to niepotrzebne akurat. Kilowce zostawimy. I tak ci przecież się tylko siła, więc nie mogę. Łuk myśliwski. Krótki łuk. Właśnie, czemu ja nie mam łuku na plecach? Nie trzeba mi więcej. Premia do siły to sobie zostawię akurat na razie. Cenny posążek Innosa. I sobie też zostawię. No, tutaj niczego nie będę sprzedawał. Jak na razie. Ewentualnie. Mędzurek. 5. Jedna smoła, dwie żuwaczki, jedna grabie, jedno grabie. Topory. Topory. Młotki. Tak, sporo łodyg bagiennego ziela i tyle wystarczy. Okej. Dobra, lecimy po kolei. Hej, ty! On myśli, że to. Jak się sprawy mają? Hej! Czy ja cię skądś nie znam? To całkiem możliwe. W kolonii zajmowałem się bagiennym zielem. Pamiętasz? Ode mnie nikt się niczego nie dowie. A w czym teraz siedzisz? Ach, nie pytaj. Przyniosłem ze sobą z kolonii górniczej dużą paczkę bagiennego ziela. Sporo najemników lubi sobie czasem zapalić. Zgromadziłem więc na boku małą fortunkę. Ale jakiś gnojek ukradł mi cały zapas ze skrzyni. Jestem prawie pewien, że to był Bodo. No, śpi w tym samym pokoju co ja i zawsze szczerzy się do mnie jak idiota. Nie można na to liczyć. Co w takim razie zrobisz ze złodziejem? Pewnego dnia złapię go, jak będzie palił moje ziele. A wtedy znajdę spokojne miejsce i dam mu lekcję, której nie zapomni.
Jak spiorę go tutaj, na środku podwórka, to zobaczą mnie wieśniacy i nie wyrobię na grzywny. To znaczy? To dość proste. Nie możemy gnębić chłopów, bo Li każe nam za to płacić wysokie grzywny. Onar tak to zorganizował. Im więcej świadków, tym większy smród. A wtedy sprawa robi się kosztowniejsza. Tak więc zamierzam wykonać swój ruch cichaczem. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Nie mów, że o tym nie wiesz. Czy ta paczka bagiennego ziela przypadkiem nie należy do ciebie? A niech mnie! Skąd to masz? To długa historia. Zresztą nieważne. Porządny z ciebie gość. Masz. Weź to jako nagrodę. Dobrej zabawy. Najpierw pozwól, że sobie skręcę. Myślisz, że ja chcę dołączyć do ludzi Li? Do ludzi Li? Jeżeli będzie tak dalej postępował, to już wkrótce nie będą jego ludzie. Czemu? Li zawsze był spokojny. W kolonii też tak było. Ale ostatnio przesadza. Chce tu po prostu siedzieć i czekać, aż paladyni wyzdychają z głodu. Sylwio, uważ. Myślę, że to by była doskonała odmiana. Teraz większość z nas zwija bąki. I co? Chcesz zostać jednym z nas? Tak, bez względu na wszystko. Wiesz już, że przeprowadzamy głosowanie w sprawie każdego nowego rekruta. Do czego zmierzasz? Cóż, już od dawna nie miałem nic do palenia. Przynieś mi kilka łodyg bagiennego ziela, a mój głos będzie twój. Przed chwilą mnie jedał. Można go trochę zebrać. Jeśli chodzi o to bagienne ziele... Przyniosłeś moją paczkę. A teraz wszystko będzie już w porządku. Z pewnością będę na ciebie głosował. Mamy dwa głosy. Pokaż mi, co tam masz. Jasne. Poczęstuj się. No nic specjalnego. Kiepski miecz w sumie. Ale nie na naszą siłę aktualnie. Nie sprzedaję broni. Kalet nią handluje. Jest w domu razem z Onarem. Jaką broń wyrabiasz? W tej chwili zwykłe miecze, nic więcej. Ale gdybym miał trochę magicznej rudy, mógłbym robić broń lepszą niż zwyczajną, ze stali. Nie wiesz przypadkiem, gdzie można znaleźć trochę rudy? Oprócz Górniczej Doliny, oczywiście. Nie. Oczywiście, że nie. Nie można wierzyć w wszystko. Jesteś farmerem czy najemnikiem? Nabierasz mnie, co? Byłem po prostu ciekawy. Widziałeś kiedyś rolnika, który kuje broń? Nie. No to czemu zadajesz takie głupie pytania? Nie rozumiem tego nic. Przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Chcę przyłączyć się do najemników. Więc przestań paplać i idź do Torlofa. On cię wypróbuje. Nie wiem, czym się tak. Naucz mnie, jak wykuć broń z magicznej rudy. Trudno być. Dopóki nie będziesz jednym z nas, nie zdradzę ci sekretu broni z magicznej rudy. Ten sekret zna tylko paru kowali. Sądzę, że nawet rzemieślnicy w mieście go nie odkryli. No i dobrze, bo inaczej te szumowiny ze Straży Miejskiej nosiłyby magiczne miecze. Co masz do sprzedania? Czego potrzebujesz? Pas najemnika tutaj jedynie, z tego co widzę, mógłby się przydać. Dobrą stal możemy kupić. Gorące ostrze też. Hej, witaj. Jestem tu nowy. Nie chciałbym, żebyś to odebrał w niewłaściwy sposób, ale nie mam teraz ochoty na pogawędkę. Jestem zupełnie wykończony. Masz strasznie dużo pracy, co? Oczywiście dorwaliśmy. Racja. Bennett wyrabia tyle broni, że ledwie nadążam z jej polerowaniem. Można wierzyć we wszystko, co się słyszało. Mogę kupić u ciebie jakąś broń? Wybór jest dość ubogi. Większość mieczy i toporów trafia do Onara. Nie wiem, czemu się tak denerwuje. No faktycznie kiepski. Nie sądzę, że coś się zmieniło. A o co chodzi z tymi najemnikami? Onar wynajął ich, żeby obronić się przed strażą. Najemnicy chronią także farmę, trzodę i farmerów. Więc żeby ci nie przyszło do głowy coś ukraść. Oni tylko czekają na pretekst, żeby cię zbić na kwaśne jabłko. Nie trzeba mi więcej. Co możesz mi powiedzieć o farmie? To jest farma Onara, a ten duży budynek to jego dom. Jedno skrzydło zajmują najemnicy.
Odkąd się sprowadzili, my, farmerzy, musimy mieszkać w stodole. Ale mi to nie przeszkadza. To dobrze, że ktoś pilnuje farmy. Ten budynek to kuchnia. Można ufać. Przy odrobinie szczęścia może załapiesz się na coś do jedzenia. Dobra, ja ogółem to bym zrobił tak. Zapisałbym to i jeszcze raz bym sobie wczytał stan gry tutaj, bo no coś tak dziwnie bez tej muzyki jest. Być może coś się zbugowało, czy coś tego typu. Nie wiem, czemu tak jest. Tak strasznie dziwnie mi się gra bez tej. Strasznie dziwnie mi się gra bez tej muzyki. Czego ode mnie chcesz? Uciekał, jakby gonił go sam. Chcę się przyłączyć do najemników. Tak? A dlaczego niby miałbym pozwolić, żebyś do nas dołączył? To miało być oczywiste. Poddaj mnie próbie. Czy to Lee przysłał cię do mnie? Nie. Więc po cholerę zawracasz mi głowę. Torlow nas chyba nie poznał. No ale trudno. Czasem bywa i tak. O, Bulko, to mi się coś kojarzy w ogóle. Sylwio, Bulko i tak dalej, to coś mi się kojarzy, że to będą jacyś tutaj kolesie odbitki. Co tam palisz? Chcesz bucha? Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Jasne. Znasz już moje zdanie. Coś się w końcu zmieni. Trzeba po prostu. Zadowolony. Jezu, co? Skąd masz towar? Dużo by mnie to kosztowało. Kiepska sprawa. Dokładnie tak jak. Palić tak jeden za drugim, ja pierniczę. Ja nie palę i nigdy nie paliłem, szczerze powiedziawszy. Mam swoje źródła. Tak jakby brakowało mi zmartwienia. Chcę się przyłączyć do najemników. Masz coś przeciwko temu? A kogo to obchodzi? Czy poza paleniem masz jeszcze jakieś zajęcie? Nie w tej chwili. No i pogadali. No i co zrobisz, człeku? No, tutaj coś mamy. Złote naczynia. Starokamienna tablica. Srebrne świeczniki. O, tutaj jeszcze jakiś skórzany mieszek. Mam nadzieję, że generalnie nikt nie będzie miał nic przeciwko temu, że właśnie sobie odpierdzieliłem z świątyni drogie naczynia. Albo raczej bym powiedział ogólnikowo przedmioty. Okej, tutaj niczego nie ma. Więc możemy udać się teraz w sumie do Lee. Ewentualnie jeszcze tutaj możemy przejść. Mamy jakąś spaloną chatę. Może tutaj coś ciekawego znajdziemy. O, sierp jest na przykład. I w sumie to by było na tyle. A, jeszcze druga część jest. O Jezu, w końcu muzyka się włączyła. Nie, tutaj niczego już nie ma. Okej. W takim razie musimy teraz pewnie porozmawiać z Lee. Lili powie Torlofowi, żebyśmy poszli do Torlofa, ten nas podda próbie. Mógłbym jeszcze tu po tyle pobiegać. Ogółem ile to ja mam tych punktów nauki? 13. Mógłbym sobie coś tam siłę zwiększyć. Miałoby to jakiś sens. Zapiszę sobie to tylko, żeby się tutaj zaraz nic dziwnego nie wydarzyło. Mogę gdzieś tu odpocząć? Jeśli chcesz się gdzieś przespać, idź do stodoły. Tylko nie połóż się przez pomyłkę w łóżku jakiegoś najemnika. Onar dba o to, żeby zostawili w spokoju wieśniaków, ale z obcym spoza farmy mogą zrobić, co im się spodoba. W mieście mówią, że chłopi się buntują. Bzdury! Po prostu bronimy tego, na co ciężko pracowaliśmy. To jasne, że ciężar wojny spoczywa na grzbietach wieśniaków,
ale Onar nie będzie się już bezczynnie przyglądał, jak król zdziera z nas skórę. Jak leci? Strażnicy zbyt długo nami pomiatali, ale teraz nie ośmielą się tu pokazać, skoro najemnicy są po naszej stronie. Król może sądzi, że wszystko ujdzie mu płazem, ale my nie zamierzamy tego dłużej znosić. Okej. Tam jeszcze mamy jakiegoś ziomutka. O, Kord. Jeśli masz problem z wilkami albo polnymi bestiami, porozmawiaj z którymś z młodszych najemników. Możesz do mnie przyjść, kiedy pojawią się tu paladyni. Co? Zawsze, kiedy przychodzi do mnie jakiś wieśniak, chodzi o rzeź na niewinnych zwierzętach. Nie jestem wieśniakiem. Tak? A zatem czego chcesz? Chcę zostać najemnikiem. Wyglądasz mi raczej na kogoś, kto urodził się do pracy w polu, chłopcze. Potrafisz trzymać broń? To może broń jednoręczna. Nie jestem w tym aż taki zły. W takim razie dwuręczna. Z pewnością szybko się nauczę. No cóż, przynajmniej nie jesteś zupełnie zielony. Dobrze, przyjmuję cię. Mogę cię nauczyć, czego tylko zapragniesz. Od czego powinienem zacząć? Od walki bronią jedno czy dwuręczną? Te dwa rodzaje broni są dość podobne. Dlatego za każdym razem, kiedy osiągasz następny stopień doświadczenia w posługiwaniu się jedną z nich, podnoszą się twoje umiejętności w zakresie walki drugą. Oznacza to, że jeśli jesteś dobrze obeznany z mieczem jednoręcznym, ale wciąż brakuje ci doświadczenia w posługiwaniu się bronią dwuręczną, twoje umiejętności w zakresie walki mieczem dwuręcznym wzrastają za każdym razem, kiedy trenujesz z mieczem jednoręcznym. Jeśli trenujesz walkę jednym rodzajem broni, twój trening będzie bardziej wyczerpujący. Jeśli trenujesz walkę dwoma rodzajami broni, osiągniesz ten sam efekt przy mniejszym wysiłku. Ostatecznie wyjdzie na to samo. Wybór należy do ciebie. Okej. Jakie są zalety broni jedno i dwuręcznych? Dobre pytanie. Widzę, że przemyślałeś kwestię swojego treningu. Broń jednoręczna jest szybsza, ale zadaje trochę mniejsze obrażenia. Z kolei broń dwuręczna zadaje większe obrażenia, ale nie możesz zadawać nią szybkich ciosów. Poza tym walka bronią dwuręczną wymaga większej siły, a to oznacza dodatkowy trening. Dobre wyszkolenie wymaga sporo wysiłku. Podobno należysz do wodnego kręgu. Który dureń nie umiał siedzieć cicho? Lares wspominał, że pomożesz mi, jeśli powiem, że jestem jego protegowanym. Wygląda więc na to, że muszę się z tym pogodzić. Dobrze, czego ci potrzeba? Tylko uważaj, co teraz powiesz. Jeśli nie spodobają mi się twoje słowa, to pożałujesz. Możesz pomóc mi w dołączeniu do najemników. A to dobre. Jasne, spróbuję. Coś jeszcze? Prawdę mówiąc, to niczego mi nie potrzeba. Sam sobie jakoś poradzę. Jak sobie tam chcesz. Jeśli się dowiem, że nie trzymałeś gęby na kłódkę, lepiej trzymaj się z daleka. Nie mam zamiaru powtarzać tego ostrzeżenia. Pomóż mi zostać najemnikiem. Pomyślmy. Na pewno musisz w tym celu pogadać z Torlofem. Rozmawiałeś z nim na ten temat? Nie bardzo. Dobrze, bierz się do roboty i wróć, gdy będzie już po wszystkim. Okej. Z Torlofem na razie rozmawialiśmy, ale potrzebujemy prędzej porozmawiać z Lee. Nie mam czasu. A ty gdzie leziesz? Do domu, oczywiście. Onar płaci nam za to, byśmy nie wpuszczali tu takich jak ty. Chcę pogadać z Lee. Czego od niego chcesz? Chcę się przyłączyć do najemników. Myślisz, że ja mam masz lepiej? Coś przeciwko temu? Mów, że o tym nie wiesz. Świeże mięso, armatnie. Wchodź do środka. Lee jest w prawym skrzydle. Nawet nie myśl o wałęsaniu się gdzie indziej. Ale pamiętaj, trzymaj się z daleka od Onara. Nie lubi, kiedy ktokolwiek się do niego odzywa, tym bardziej bez pytania. Szczególnie zaś nie lubi takich jak ty. To było oczywiste. Dobra. Nie strasz. Zapiszemy to. Uciekał, jakby gonił go sam Beliar. A, to nie ma go tutaj.
cię tu do diabła! Ty? Co ty tu robisz? Myślałem, że nie żyjesz. Nie wiesz. Skąd to przypuszczenie? Gorn powiedział, że to ty zniszczyłeś barierę. Tak, to prawda. No, no. Kto by pomyślał, że wyjdziesz z tego cało? Co cię tu sprowadza? Nie wpadłeś chyba powspominać dawnych dziejów. Nie mówię ci przecież nic nowego. Muszę koniecznie porozmawiać z paladynami w mieście. Pomożesz mi jakoś się do nich dostać? A co cię tak ciągnie do paladynów? To długa historia. Mam mnóstwo czasu. Posłuchał mnie właśnie. Xardas wysłał mnie z kolejną misją. Mam zdobyć potężny amulet zwany Okiem Inosa. Czyli dalej kumplujesz się z tym nekromantą? Rozumiem. A amulet mają paladyni, tak? O ile mi wiadomo, tak. Pomogę ci dostać się do paladynów, ale najpierw musisz zostać jednym z nas. W jaki sposób możesz mi pomóc w skontaktowaniu się z paladynami? Zaufaj. Mam plan i myślę, że się do niego znakomicie nadajesz. Zaprowadzę cię do paladynów, a ty wyświadczysz mi drobną przysługę. Ale najpierw musisz do nas dołączyć. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. W końcu i tak go oczywiście dorwaliśmy. Co ty tu właściwie robisz? Proste. Kombinuję, jak nas wyrwać z tej przeklętej wyspy. Onar wynajął nas, byśmy bronili tej farmy i właśnie to zamierzamy robić. Ale nie tylko dla pieniędzy. Pomagając chłopom, odcinamy miasto od dostaw żywności. A im bardziej paladyni zgłodnieją, tym chętniej wysłuchają mojej propozycji ugody. A jak będzie wyglądać twoja propozycja? Najogólniej mówiąc, będziemy się domagać zwolnienia i prawa powrotu na kontynent. Szczegóły poznasz, gdy nadejdzie odpowiednia pora. Ogółem, przepraszam bardzo, ale tutaj właśnie wcześniej zamówiłem jedzenie i teraz dzwonili, że no, jeszcze o godzinę się może wydłużyć i no, niestety muszę czekać. Także dlatego ta chwila nieobecności, jakieś dziwne dźwięki w tle. Rozmawiałeś z Gornem? Co się z nim dzieje? Chyba go jeszcze pamiętasz. Tak, liczy się tylko siła, więc nie mów. Jasne rzeczy. Złapali go paladyni i wysłali z powrotem do Górniczej Doliny w karnym konwoju. Gdyby drogi do doliny nie roiły się od paladynów i orków, wysłałbym paru moich chłopców, żeby go wyciągnęli. Ale nie mogę ryzykować. Szkoda człowieka. Chcę do was dołączyć. Miałem nadzieję, że to powiesz. Przyda mi się każdy pewny człowiek. Ostatni najemnicy, których przyjąłem, narobili tylko kłopotów. W zasadzie możesz zaczynać od zaraz. Chociaż... musimy najpierw wyjaśnić parę spraw, ale to nic wielkiego. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Co dokładnie mam wyjaśnić, żeby móc do was dołączyć? Naszym szefem jest Onar, zarządca tych ziem. Możesz zostać na farmie tylko wtedy, jeśli on się na to zgodzi. No i są jeszcze chłopcy. Mogę cię przyjąć, jeśli wstawi się za tobą większość najemników. Tylko nie idź do Onara, zanim wszystko się nie wyjaśni. To bardzo niecierpliwy człowiek. Jak mam przekonać najemników, żeby mnie poparli? Najlepiej udowodnij im, że nadajesz się do tej roboty. Pogadaj z Torlofem. Zwykle kręci się gdzieś przed domem. On podda cię próbie. Jeśli ją przejdziesz, będziesz już prawie jednym z nas. Torlof powie ci wszystko, co musisz wiedzieć. Czy coś się w końcu zmieni? Co wiesz o wodnym kręgu? Można się było domyślić. To nie twoja sprawa. Ejże, powiedz mi. Nie dotyczy mnie to bezpośrednio. Wiem tylko, że to jakaś tajna gildia, za którą stoją magowie wody. Od chwili upadku bariery nie obowiązuje mnie już umowa z magami wody. Oczywiście spróbuję ci pomóc, jeśli czegokolwiek ci potrzeba. Nie mam jednak zbyt wiele czasu. Muszę się troszczyć przede wszystkim o swoje sprawy. Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji o tym kręgu, to pogadaj z Kordem. On należy do tej organizacji, o ile mi wiadomo. Dobra, chodźmy do Torlofa w takim razie. Zobaczymy, co on nam tutaj za zadanko da. Naprawdę tak powiedział. Nie wiem już, w co wierzę. No to Khaled jest, ale z Khaledem też można porozmawiać. Jak leci? A zatem chcesz się do nas przyłączyć, a? Masz jakąś przyzwoitą broń? Czy mógłbym się do was przyłączyć? Jeśli przejdziesz próbę, zyskasz moje poparcie.
Jaką broń możesz mi zaoferować? Najlepszą. Tylko popatrz. Oho, faktycznie. No dobra, ale ja tutaj jestem bardziej za jednoręczną bronią, ale to siły 60 aż potrzeba, ja pierniczę. Siły 60, a ja mam 33, no to tak trochę... Jeszcze trochę. Ale broń moja zadaje na przykład 50, a tam to miało 60. To tak o 10 więcej obrażeń, a wymaga tyle siły. Poddaj mnie próbie. Czy to Lee przysłał cię do mnie? Powiedział, że możesz mi pomóc. Aj, no dobra, niech już będzie. Zanim pozwolimy ci do nas dołączyć, musisz zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, naprawdę w to wierzysz? Musisz udowodnić, że nadajesz się do roboty najemnika. Nie można wierzyć. W tym celu poddam cię próbie. Po drugie, musisz zasłużyć na szacunek pozostałych chłopaków. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Jak mogę zdobyć szacunek pozostałych najemników? Większości z nich wystarczy, że wypełnisz moje zadanie. Ale część z nich trzeba będzie przekonać w inny sposób. Myślisz, że ja mam lepiej? Niektórzy spróbują wykorzystać sytuację. Innym może się po prostu nie spodobać twoja buźka. Spróbuj skumplować się z możliwie dużą częścią grupy. Można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Ostatecznie zawsze możesz wziąć udział w pojedynku. Sam by na to nie wpadł. Jeśli wygrasz, zdobędziesz szacunek większości najemników. Tylko w żadnym razie nie zabij któregoś z nich, bo dopiero wtedy będziesz miał problem. Nie można wierzyć we wszystko. Jakie są zasady pojedynku? Bardzo proste. To było oczywiste. Uczestnicy muszą mieć szansę na wyciągnięcie oręża, nim padnie pierwszy cios. Nie możesz tak po prostu przyłożyć komuś bez ostrzeżenia. Walkę musi poprzedzić słowne wyzwanie. Wystarczy solidna obelga lub inny powód do bitwy. Żaden z widzów nie ma prawa włączyć się do walki. Chyba, że jeden z jej uczestników zostanie zabity. Naprawdę tak powiedział. Było dokładnie tak, jak mówisz. Jakie będą moje obowiązki? Onar wynają nas z dwóch powodów. Mamy trzymać na dystans strażników i pilnować porządku na farmach. A to obejmuje także ściąganie czynszu, gdy pomniejsi farmerzy nie chcą płacić. No więc, jak będzie? I tak liczy się tylko siła, więc nie mów mi takich rzeczy. Bez obaw, zajmę się tymi strażnikami. Farmer Bengar marudzi, że miejscy strażnicy strasznie mu się ostatnio naprzykrzają. Utrudniają mu życie jak mogą. Pewnie chcą, żeby zerwał z Onarem. Chcę, żebyś poszedł na jego farmę i wbił tym strażnikom do głowy, że nie mają tam czego szukać. Jakieś pytania? Gdzie leży farma Bengara? W południowo-zachodniej części doliny znajdziesz wielkie schody prowadzące na płaskowyż. Tam leży farma Bengara. Gdybyś się zgubił, wieśniacy na polach wskażą ci właściwą drogę. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomóc. Pomożesz mi popracować nad moimi umiejętnościami? Oczywiste. Mógłbym ci pokazać, jak wykorzystywać swoją siłę w bezpośredniej walce. Wielu wojowników dostaje baty, bo nie potrafi odpowiednio spożytkować swojej siły. Podobnie jest ze zręcznością i walką na dystans. No, dokładnie tak, jak mówisz. Chcę zwiększyć moje umiejętności. No, siła plus 5 może być. Nic mnie już nie dziwi. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Tego jest więcej. To mi braknie, dokładnie. Świetnie. Okej. To było oczywiste. Co sądzą o mnie na... Pomyślmy. Wilk mówi, że nie ma nic przeciwko tobie. Kort uważa, że możesz do nas dołączyć. Cifer mówi, że musimy cię koniecznie przyjąć. Nie trzeba mi więcej. Chyba ma o tobie bardzo wysokie mniemanie. Chyba przekonałeś Roda, że jesteś wystarczająco silny. Ode mnie tego nie. Raul jest przeciw tobie. Facet chyba cię po prostu nie lubi. O Sylwiu i Bulku nie muszę chyba nawet mówić. Ci dwaj kretyni nie poprą nikogo. Booster mówi, że jesteś w porządku. Reszta najemników nie zajęła żadnego stanowiska. Większość z nich czeka, aby przekonać się, czy przejdziesz moją próbę. Musisz się jeszcze długo starać, chłopcze. Jeśli chcesz do nas dołączyć, musisz się trochę pomęczyć. To tylko plotki. Okej. Trudno być tego pewnym. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Mogę liczyć na twój głos? Jeśli udowodnisz mi, że poradzisz sobie jako najemnik, ode mnie tego nie dostał. Dobra. Sam by na to nie. Teraz tak, możemy założyć sobie ten pas siły.
Siły teraz będziemy mieli 44. No jest to w sumie taki wynik dosyć konkretny i fajny. Możemy spróbować z tym Bulkiem i Sylwią. Z tego co ja wiem, to z nimi się napieprzało. Jest coś, o czym powinniśmy pogadać. Nic o tym nie wiem. Jest coś... Nic! Okej, chyba jednak nie bardzo. Jak leci? Czy pozwoliłem ci się do mnie odezwać? Hej, palancie. Nie chcesz mnie chyba sprowokować? Odejdź, nędzna glisto. Poszukaj sobie kamienia i schowaj się pod nim. Wiele osób o tobie mówi. Wiele osób gada za dużo. Co myślisz o Lee? Och, to świetny wojownik. Nie śmiałbym się z nim mierzyć. Chyba ma się rozumieć, że nie byłoby wyjścia. No raczej nie sprowokujemy. Hej, czy ja cię skądś nie znam? To możliwe. Też byłem w kolonii. Tak. Czego chcesz? Chcę zostać najemnikiem. Nie jestem pewien, czy to dobry pomysł. W czym problem? No cóż, muszę głosować za tobą albo przeciwko tobie. A w obecnej sytuacji zagłosuję na ciebie tylko wtedy, jeśli będę pewien, że stoisz po stronie Lee. Jak wygląda sytuacja? Teraz mamy poważne kłopoty. Wśród nas, najemników, tworzą się dwa obozy. Sylwio i jego ludzie nie wierzą, że Lee ma dobry plan. Czy wiesz, co planuje Sylwio? Sylwio dowiedział się, że niektórzy z paladynów przenieśli się do starej kolonii. Mówi, że reszta paladynów nie odważy się nas tutaj zaatakować i chce wykorzystać sytuację. Plądrować małe farmy, rozprawić się z małymi patrolami straży poza miastem, złupić podróżnych, takie rzeczy. Lee uważa jednak, że w naszej sytuacji byłaby to najgorsza rzecz, jaką moglibyśmy zrobić. Co was tak poróżniło? Większość z nas pochodzi z kolonii, tak samo jak Lee. Jednak niektórzy z najemników dołączyli do nas później. Nie byli w kolonii, ale walczyli z orkami dalej, na południu. Jakimś sposobem dowiedzieli się, że Lee szuka ludzi. Ich szefem był Sylwio. Uznał przywództwo Lee, ale teraz próbuje podburzać przeciwko niemu najemników, żeby nie realizowali jego planu. Sporo ludzi Lee uważa, że to żaden problem, ale ja znam kolesi takich jak Sylwio. Zrobi wszystko, żeby zrealizować swoje zamierzenia. Czy wiesz, co zamierzali? Lee chce, żebyśmy czekali, aż paladyni w mieście wymrą z głodu. Planuje zabrać nas wszystkich z wyspy. A Inos wie, że nie mam nic przeciwko opuszczeniu tego miejsca. Nie wiem, jak zamierza tego dokonać, ale mu ufam. Dobrze nami dowodzi. Więc co powinienem zrobić? To proste. Obij paru chłopaków Sylwia. Tym sposobem obie strony będą dokładnie wiedziały, za kim się opowiedziałeś. A jeśli do tego będziesz się trzymał zasad pojedynku, to zaskarbisz sobie szacunek pozostałych. Jakie są reguły pojedynku? Idź do Torlofa. Jeśli jesteś zainteresowany, on ci to wyjaśni. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie interesuje mnie, czy będziesz przestrzegał zasad, czy nie. Ważne, żeby ci kolesie wylądowali na glebie. Którzy z najemników to ludzie Sylwia? Jest sześciu chłopa. Po pierwsze Sylwio i jego prawa ręka Bulko. Potem Rod, Sentenza, Fester i Raul. Reszta jest neutralna. Albo stoi po stronie Lee. Ilu ludzi Sylwia powinienem pokonać? Jeżeli powalisz trzech z nich, pokażesz, po czyjej jesteś stronie. Kogo wybierzesz, to już twoja sprawa. Mała rada. Nie chodzi o sprawdzian twojej odwagi. Nie zadzieraj z Sylwiem. Zrobi z ciebie siekane kotlety. Okej.
Zrobimy szybki zapis i zaczniemy od Sylwia. Jak leci? Czy pozwoli? O, Sylwia ucieka przede mną. Widzicie, widzieliście to? Obroń się! Nie, nie da rady Sylwia zabić. Znaczy ubić. No, Sylwia musimy sobie odpuścić. Ale jest jeszcze Bulko i ta cała reszta z grai. Hej, Sylwio nie lubi, jak się do niego rozmawia. Do tej pory powinieneś to już wiedzieć. Aha. Ja akurat nie miałem okazji tutaj wyciągnąć nawet broni, także wiecie jak jest. Sylwio nie lubi, jak się do niego rozmawia. Do tej pory powinieneś to już wiedzieć. Uważaj! Cholera! To bolało! No i kurde, skubany jest silny. Ale spoko, damy radę. Odłóż broń! Ja pierniczę, no dlaczego ja robię zamach i nie trafiam, on robi zamach i trafia. To jest, nie wiem, dziwne dla mnie trochę. Odłóż broń! Aha, spoko. Fajnie, że ja na jednego hita schodzę. Znaczy, no wiem, to jest prawa ręka Sylwia, nie? Czy coś tego typu, ale to tak. Sylwio nie lubi, jak się do niego... Odłóż broń! Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Ogłuchłeś? Odłóż tę broń! Nie wiem, jak się trzyma. Sam tego chciałem. Aha, no super. Wszyscy farmerzy się na mnie rzucili, też spoko. Nie ma źle, nie? Odłóż broń! Paruj! Broń się! No i właśnie, ja obrywam, on nie obrywa. Broń się! Ajajaj, blisko było, no. Hej, ty! Sylwio nie lubi, jak się do niego rozmawia. Do tej pory powinieneś to już wiedzieć. Odłóż! Broń się! Paruj! Ojojoj. Niby zwiększyłem sobie siłę i tak dalej, a jednak jak widać w dalszym ciągu tak nie za dużo. Hej, ty! Sylwio nie lubi, jak się do niego rozmawia. Do tej pory powinieneś to już wiedzieć. Oni zrobią. Paruj! No nie, no. Nienormalne, po prostu. Sylwio nie lubi. Odłóż broń! No właśnie, to jest to. Odłóż broń! Aha, broń blokuje te ciosy i nie wiem, i nie blokuje tych ciosów jednocześnie, no. Odłóż broń. Ja pierniczę, no. Wyszczerbionym toporem mi takie obrażenia zadaje, no. Co za gość. Sylwio, nie lubi. Odłóż broń. Uważaj się! No właśnie. Uważaj! Jeden strzał.
Aż się muzyka skończyła. Hej, ty! Silvio nie lubi, jak się do niego rozmawia. Do tej pory powinieneś to już wiedzieć. Ja pierniczę, nie wierzę w to. No bez jaj. Nie wiem, nie mam tu jakiegoś czaru na wzmocnienie czy czegokolwiek, bo trochę słabo to wygląda. Nie no, czarów to tam nie będę rzucał na niego akurat. Nie no, nie mam niczego takiego, co bym mógł mu... Czym mógłbym mu przywalić? Jednym słowem po prostu potrzebowałbym lepszej broni, ale lepszej broni to ja raczej nie zdobędę akurat. No to niby siły 25 wymaga. Mógłbym ewentualnie poszukać gdzieś jakiejś, powiedzmy, lepszej broni. Ale to jest wątpliwe, żebym gdziekolwiek znalazł taką. Dobra, spróbujmy raz jeszcze. Silvio, nie... Uważaj! Nie daj się! Paruj! Broń się! Dobra, jest dobrze. Broń się! Ejajaj, tak blisko było, no. Kurde. Silvio! Odłóż broń! Obok... No, troszeczkę silnie bije ten cały bulko. Silvio! Super. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Silvio, nie lu... Odłóż... Oni... Za całe życie mi wali, to jest po prostu niemożliwe, no. Silvio, nie... No właśnie tak myślałem, że się to skończy. Ło, gdzie ja się znalazłem? No, no co zarąbiście, że teraz mogłem w ogóle zaatakować. To też było fajne. Dobra, spróbujmy go podstępem załatwić. Aha, Zarąbiście. Uważaj! Ja nie wiem. Opóźnienia mam w tym blokowaniu. Pożałujesz tego! Super. No dobra, spróbujmy w takim razie sobie go osłabić. Aha. No, powiem, że to było dobre. To było wręcz fenomenalne z tą kulą ognia. Fajnie, że trafił. Nie. To przecież to jest śmiechu warte, no. Odłóż broń! Nie daj się! Broń się! Paruj! Uważaj się! Broń się!
Nieźle. No tak myślałem, że się to skończy. Ale zawsze można jeszcze inaczej to spróbować rozwiązać. Dobrze widzę, że on tak ekspresowo w ogóle broń wyciągnął. No, po każdym moim ataku on zadaje za ile obrażenia? Za 114 toporkiem zwykłym. O, to jest śmiechu warte, naprawdę. No, nie, to jest no, nienormalne troszkę. Dobra, jakbym mu walnął w ogóle z kuli ognia, że to tak trochę nie powinno wyglądać. O bogowie, walka! Uważaj! Uważaj! Gościu w ogóle mnie atakuje przez ścianę, tak jakby, i mnie to dosięga. Dobra, odpuszczę sobie. I w tym momencie też zakończę ten odcinek. W kolejnym odcinku natomiast spróbujemy tutaj pokonać paru tych chłopaków, tego całego Sylwio. I może ruszymy na misję Torlofa. Kto wie, jak to będzie. Tymczasem dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcineczku.